Hejka, z tej strony Eliasz. Dzisiaj postanowiłem zrobić dość byczy film, bo będziemy mieli do omówienia masę materiału. Dlatego nie będziemy rozciągać wstępu. Naszym dzisiejszym zadaniem będzie posegregowanie wszystkich bohaterów Overwatch według ich siły. Ale nie chodzi mi tutaj o metę i balans rozgrywki, ale o ich siłę w świecie Overwatch. Dlatego raczej nie będę się odnosił do mocy bohaterów z gry, a postaram się bazować na filmach, komiksach oraz opowiadaniach. Wszystkie postaci posegregujemy sobie w modne ostatnimi czasy tiery. Dlatego też pobrałem najpopularniejszy wzór z internetu. Tierów będzie 5. W tierze E umieścimy cywili, czyli bohaterów, którzy może i mają jakieś bojowe zdolności, ale prawdopodobnie mogliby zginąć w walce np. z grupą zbirów w ciemnej uliczce. Tier D obejmował będzie bohaterów, których poziom umiejętności równa się żołnierzowi jednostek specjalnych. Czyli osoby, które w zasadzie poradzą sobie z większością zagrożeń bez większego problemu. Tier C to już nadludzie posiadające różnego rodzaju sprzęt czy moce, które stawiają ich znacznie wyżej niż zwykłych śmiertelników. W tierze B znajdą się molochy, które są już prawie że bezkarne. Gdyby ktoś z tej grupy postanowił zaatakować większe miasto, prawdopodobnie dałoby się go zatrzymać jedynie przy użyciu ciężkiego sprzętu bojowego. No i na koniec jeszcze tier A, czyli osoby o umiejętnościach tak potężnych, że śmiało mógłby się przenieść do uniwersum Marvela czy DC i być tam jednymi z silniejszych postaci. Tier E sobie odpuściłem, bo świat Overwatcha nie jest miejscem zamieszkiwanym przez aż tak potężne istoty, więc nie ma powodu robienia sobie dodatkowych rozwarstwień. W poszczególnych tierach będę rozmieszczał postaci od najsłabszej do najsilniejszej, gdzie po lewej będzie bohater moim zdaniem najmarniejszy, a po prawej najpotężniejszy. Podkreślam jednak, że w poszczególnych tierach różnice są bardzo małe, więc śmiało można by było ich uszeregować inaczej, zwłaszcza analizując różne specyficzne sytuacje. Zresztą cała ta segregacja powstała na podstawie mojej analizy i jest moją opinią, z którą nie musicie się zgadzać. Co więcej, zachęcam was, byście się nie zgadzali, a swoje opinie przedstawiali w komentarzach. Oczywiście, o ile będą sensowniejsze niż Genji jest najlepszy! Najmniej waleczną postacią w całym uniwersum jest Mei. Jej pakt z szatanem jest niestety niekanoniczny, więc nie możemy go tutaj uwzględniać. W rzeczywistości jest ona po prostu zdolnym naukowcem, który prawdopodobnie nigdy nawet nie brał udziału w bójce. Jej miotacz endotermiczny wydaje się bardzo potężną bronią, ale pamiętajcie, że w uniwersum wcale nie działa tak precyzyjnie jak w rozgrywce, a jest dużo bardziej nieprzewidywalny. Obawiam się, że Mei nie potrafiłaby go nawet skutecznie użyć. Lucio też trudny jest mi zaliczyć do walecznych postaci. Koleś jest DJ-em i raczej temu poświęca większość czasu. Niby lubi sport, w tym capoeirę, ale poza tym niewiele więcej ma do zaoferowania. Co prawda ma do dyspozycji technologię ukradzioną korporacji Wiszkar, ale niewiele wiemy na temat jej działania. Opis wskazuje, że nie jest to broń, a narzędzie do mobilizacji tłumów. Czyli prawdopodobnie po prostu wypasiony megafon. Ostatnim bohaterem w tej kategorii jest Zenyatta, reprezentujący raczej pokojowy zakon Shambhali. Wiemy, że zna on taekwondo oraz potrafi kontrolować metalowe kule, ale nie wiadomo jak duże ma doświadczenie w wykorzystywaniu tych raczej skromnych narzędzi walki. Jego przyjaciel z zakonu raczej słabo wypadł w starciu z kulą karabinową. Po Zenku nie oczekiwałbym o wiele więcej. No, nareszcie bierzemy się za osoby, które naprawdę znają się na robieniu innym krzywdy. Na początek Brigitte, która w przyszłości ma realne szanse znaleźć się znacznie wyżej, ale w tym momencie pozostaje jeszcze żółtodziobem. O ile więc ma okazję regularnie trenować z Reinhardtem i raczej nie brakuje jej bojowych umiejętności oraz siły, o tyle braki w doświadczeniu nie pozwalają jej ulokować nigdzie indziej. Bastion ma spory problem. Jest dosłownie maszyną do zabijania. Ma nie tylko sporą wytrzymałość, ale posiada imponujący arsenał oraz potrafi sam siebie reperować w warunkach polowych. Śmiało mógłby on być w wyższym tierze, ale nie pozwala mu na to ograniczony intelekt, przez co prawie każdy rozsądniejszy przeciwnik będzie w stanie go przechytrzyć i unicestwić. Złomiasz to też trudny przypadek.
Kolej specjalizuje się w bardzo destrukcyjnym rodzaju broni, więc jest szczególnie niebezpieczny. Niestety, no cóż, jest idiotą. Wydaje się, że jego największym atutem jest ogromne szczęście. Bez niego sam już dawno by się zabił. O ile więc pirotechniczne umiejętności sprawiają, że ma spory potencjał, o tyle raczej nigdy nie wykorzysta go w pełni. Z Ash i Bobem miałem spory dylemat. Nie wiedziałem, czy mam ich rozdzielać, czy liczyć razem. Generalnie sama Ash prawdopodobnie jest dość niebezpieczna, ale nie na tyle, by równać się z większością bohaterów z wyższej części tego tieru. Natomiast Bob jest dyskusyjny. Jest masywny, bardzo silny, no i dysponuje gigantyczną siłą ognia. Zastanawiałem się nawet, czy jego fizyczne możliwości nie powinny zapewnić mu miejsca w wyższym tierze. Niestety wydaje się być mimo wszystko mało ogarnięty, przez co Macri pokonał tę dwójkę bez, no bez większych problemów. Stąd taka pozycja, a nie inna. Piszcie, co wy myślicie na ich temat. Następna jest Ana, legendarny snajper z czasów formowania się Overwatch. W młodości spokojnie mogłaby znajdować się w górnej części tego tieru, ale niestety czasy świetności ma już ona za sobą. Nie tylko przez wiek, ale również utratę prawego oka. Oczywiście wciąż pozostaje ona wyjątkowo niebezpiecznym, bardzo doświadczonym strzelcem. Jak prawie każdy w tej grupie. Batiste jest już weteranem wojennym. Ma za sobą konflikt omniczny, gdzie służył w koalicji karaibskiej, a później jeszcze wziął udział w wielu bojowych akcjach szponu. Ma więc tutaj do czynienia z bardzo doświadczonym żołnierzem. Jest świetnym strzelcem, a do tego ma nie tylko wiedzę medyczną, ale też techniczną, dzięki czemu ma dostęp do wielu przydatnych w walce urządzeń. Miałem spory dylemat, czy Farah powinna się znaleźć wyżej od Batiste, ponieważ z dostępnej nam wiedzy ma ona prawdopodobnie mniejsze doświadczenie bojowe. Zdaje się jednak, że mimo wszystko ma ogromny talent do walki, bo już doczekała się pozycji dowódcy oddziału. Uważam również, że kombinezon Raptor jest dużo przydatniejszy niż zbroja medyka. A Mari ma dużo większą mobilność oraz siłę ognia, więc postawiłem na nią. Hanzo jest mistrzem, jeśli idzie o walkę mieczem oraz łucznictwo. Wiemy, że jest jednym z najlepszych zabójców świata, a w filmie Smoki widzimy również, że starszy z braci Shimada nigdy nie chybia, a Genjiego uratował jedynie nadludzki refleks. Hanzo jest więc śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem, ale oręż, w którym się specjalizuje, wypada dość słabo przy gadżetach innych bohaterów. Można dyskutować o przydatności jego smoków, które o ile w grze są narzędziem totalnej masakracji, o tyle w rzeczywistości ich moc polega... nie wiem... sprawia, że ludzie padają na kolana? No to potęga, że ho-ho. No i tutaj mamy już prawdziwą legendę. McCree ze swoim rewolwerem może nie robić imponującego wrażenia w świecie, gdzie ludzie mają na swoje usługi wręcz niewyobrażalne technologie. Mimo to, jego celne oko oraz bezwzględność sprawiają, że bez większych problemów radzi sobie samotnie z przeważającymi siłami wroga. Bez problemu wyczyścił pociąg z żołnierzy szponu, czy poradził sobie z gangiem Deadlock. Kula w głowie zatrzyma w zasadzie każdego, a McCree jest bardzo dobry w faszerowaniu mózgów ołowiem. Gdyby miał lepszy arsenał, spokojnie mógłby się znaleźć jeszcze wyżej. Wdowa nie ma szczęścia, jeśli idzie o wykonywane przez siebie misje, bo wiele z nich kończy się porażkami. Mimo to, prawie zawsze daje nam bardzo imponujący pokaz swoich umiejętności. Wspaniale wykorzystuje swoją linkę z kotwiczką, zarówno do walki, jak i błyskawicznego przemieszczania się. Do tego jest w stanie oddawać celne strzały w bardzo niekorzystnych warunkach, chociażby w trakcie spadania, wisząc do góry nogami, czy będąc postrzeloną w głowę. Do tego wszystkiego mamy jeszcze wizjer zapewniający widzenie przez ściany. Wdowa jest niezwykle niebezpieczną istotą, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dlatego śmiało zasługuje na wysoką pozycję. No i ostatnia postać w tej kategorii. Widzę, że macie srogie miny. Nie denerwujcie się. Już tłumaczę, dlaczego dałem Torbjörna wyżej niż większość waszych ukochanych postaci. Jeśli idzie o możliwości bojowe, prawdopodobnie ustępuje wszystkim od Anny w górę, ale o jego sile nie stanowi tylko celne oko czy silna łapa. Jest on specjalistą od uzbrojenia i prawie zawsze nosi przy sobie imponujący arsenał o licznych zastosowaniach. Co prawda w grze jest to tylko wieżyczka, ale w komiksach używa chociażby granatów, które związują okuliczne cele. A najpewniej tego typu zabawek ma przy sobie znacznie więcej. Do tego jest on prawdziwym weteranem wojennym z gigantycznym doświadczeniem, więc myślę, że śmiało mógłby pokonać każdą postać w tym tierze.
Ponadto jest świetnym konstruktorem, więc z odpowiednim zapasem czasu na przygotowanie mógłby wygrać walkę nawet z postaciami z wyższego tieru, wykorzystując ich słabości. Tier nad ludzi otworzy nam wieprzu. Niestety Blizzard nie daje nam zbyt wielu możliwości obserwowania go w akcji, więc nie znamy jego pełnego potencjału. Wielokrotnie wykazywał się jednak epicką siłą, przyciągając ludzi za pomocą haka, jakby dosłownie nic nie ważyli. No i z taką samą siłą potrafi nimi rzucać. Niestety nie wiemy, czy jego mutacja pozwala mu na regenerację jak w grze, ale nawet i bez tego jest on przerażającą bestią, z którą lepiej po prostu nie zadzierać. Reinhardt to legenda. Niestety już coraz bardziej przemijająca legenda, która ma za sobą chwilę największej chwały. Ale ciągle są przeciwnikiem, z którym należy się liczyć. Jego imponujący pancerz wspomagany jest w coraz gorszym stanie, ale i dla samego Reinhardta czas nie jest łaskawy. Mimo to ciągle jest on w stanie samotnie pokonać cały gang, stając do walki na ubitym polu. Zarya to w zasadzie taki Reinhardt, tylko że w kwiecie wieku. Jest tak silna, że może nosić broń, którą normalnie montuje się na wozach bojowych. Jest tak wytrzymała, że jej ciało radzi sobie, gdy przepływa przez nie energia kumulowana przez bariery cząsteczkowe. Może nie nosi masywnego pancerza, ale bezpieczeństwo zapewniają jej tarcze energetyczne. Do tego jej działo również jest imponującą spluwą o wielu zastosowaniach. Zarya to kupa mięśni oraz technologii stworzona, by miażdżyć wrogów. I świetnie jej to wychodzi. Hammond może być dyskusyjny. Oczywiście możecie zapytać, jakim prawem puchaty chomik może być wyżej od epickiego rycerza i najsilniejszej kobiety świata? Nie da się ukryć, że tamta dwójka ma za sobą ogromne doświadczenie bojowe, ale Hammondowi też niczego nie brakuje. Pamiętajcie, że w Junkertown nie przegrał on żadnej walki mechów. A raczej nie były to starcia jakichś pizdusiów za szkołą, bo jeden drugiemu piórnik markerem pomalował. Jego mech nie tylko dysponuje ogromną siłą ognia, ale też jest strasznie mobilny, czego brakuje poprzednim zawodnikom na tej liście. Do tego, o ile Rein i Zarya to po prostu żołnierze, Hammond dysponuje też talentem technicznym. Sam projektuje swoją broń, a to oznacza, że w razie potrzeby może przygotować się na każdą okazję. D.Va sama w sobie raczej byłaby w niższym tierze, ale ma dwie przewagi, które sprawiają, że zasługuje na tak wysokie miejsce. Po pierwsze, jej mech od strony technicznej jest najlepszym w uniwersum. Lata jak jakiś odrzutowiec, a do tego ma ogromny arsenał na pokładzie. Drugą, dużo mniej oczywistą przewagą D.Va jest jej nieludzki refleks oraz celność. Pamiętajcie, że matryca obronna to nie jest jakaś magiczna paszcza zjadająca pociski. Podczas korzystania z matrycy D.Va przechodzi na ręczny system celowania i samodzielnie zestrzeliwuje każdy nadlatujący pocisk. Wyczyn godny podziwu oraz zdradzający, jak ogromnym potencjałem dysponuje D.Va, jeśli odpowiednio on dozbroić. Łaska tak wysoko? Owszem, jak najbardziej. To nie jest tylko potulny lekarz. Ma z sobą służby w obu wcieleniach grupy uderzeniowej, co daje jej spore doświadczenie bojowe. Do tego dochodzi pancerz pozwalający na latanie oraz dbający o stan zdrowia użytkownika. No i technologia biotyczna, którą Ziggler potrafi użyć nie tylko do leczenia, ale również oślepiania innych za pomocą eksplozji światła. Czyli w zasadzie każdy, kto będzie walczył z łaską, musiałby walczyć bez użycia zmysłu wzroku. Śmiało zasługuje na wysokie noty. Z Moirą wkraczamy już na trudne pole, bo zaczynamy mierzyć się z postaciami, które mają prawie niepoliczalny potencjał. Będziemy musieli więc jedynie oszacować ich siłę. Moira dysponuje praktycznie magicznymi zdolnościami. Potrafi się teleportować, czy wysysać z ludzi energię życiową. To już sam w sobie jest bardzo dużo, ale ona przy okazji jest genialnym naukowcem. Niestety nie mieliśmy za bardzo okazji obserwować jej w walce, stąd moja decyzja, by nie umieszczać jej wyżej. Tutaj też ciekawa kwestia, ponieważ Smuga ze swoją mocą podróży w czasie mogłaby się znaleźć nawet w najwyższym tierze, jaki sobie tutaj ustaliłem. Niestety posiada ona tak dużo wad i ograniczeń, że często staje się praktycznie bezbronna. Po pierwsze, jej chronoakcelerator potrafi się zupełnie niespodziewanie zawiesić czy rozładować, a bez niego Smuga w zasadzie nawet nie angażuje się w walkę, czy staje się łatwym kąskiem nawet dla przeciwników z niższego tieru. Natomiast sprawniejsi wrogowie mogą jej chronoakcelerator uszkodzić, co skutkuje w zasadzie całkowitą jej eliminacją. Tak więc o ile Smuga w korzystnych warunkach ma szansę pokonać każdego w tym tierze, o tyle zakładam, że wielu mogłoby ją zdeptać w chwili niespodziewanej słabości. No i tutaj dyskusyjny zawodnik.
Wielu może się zastanawiać, jakim prawem umiejscowiłem generycznego typa z karabinem wyżej niż ludzi w bojowych mechach. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Chuck Morrison to nie jest jakiś zwykły żołdak, a overwatchowy odpowiednik Kapitana Ameryki. Przeszedł on program stworzenia superżołnierza, co podkręciło do maksimum wszystkie jego fizyczne możliwości. Jest więc bardzo silny, bardzo wytrzymały, bardzo szybki, skacze jak małpa, czy też jego ciało niezwykle szybko się regeneruje. Poza tym używany przez niego sprzęt to technologia z najwyższej półki, obejmująca systemy namierzania, czy karabinek o bardzo dużej sile ognia. Jeśli dodać do tego olbrzymie doświadczenie na polu walki, otrzymujemy kompetentnego mściciela, który w pełni zasługuje na swoje miejsce. O ile ciało żołnierza zostało ulepszone do maksimum, ciało Genji'ego zostało zniszczone i zbudowane na nowo, dzięki czemu przekroczył on jeszcze więcej limitów, stając się przerażającą bronią. Nie zapominajmy też, że przeszedł on szkolenie ninjutsu, podobnie jak jego brat. Potrafi poruszać się tak szybko, że nie nadąża za nim ludzkie oko, a do tego jest piekielnie precyzyjny, co pozwala mu chociażby na odbijanie pocisków. Z zaskoczenia Genji mógłby zabić w zasadzie każdego na tej liście. No, prawie każdego, ale tak czy inaczej jest jedną z najgroźniejszych istot w uniwersum. Ostatnia osoba w tym tierze to żniwiarz, przy którym zastanawiałem się nawet, czy nie powinien być poziom wyżej. Odwiódł mnie od tego fakt, że zdarzyło mu się przegrać starcie przeciwko połączonym siłom żołnierza Jeany. Ale mimo wszystko Reaper to totalny rzeźnik, z którym nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby się mierzyć. Od strony fizycznej i doświadczenia niczemu nie ustępuje żołnierzowi. A ponadto został on jeszcze wzmocniony eksperymentami Moiry, co dało mu prawie że superbohaterskie moce. Nie wiem, jak inaczej można opisać zdolność zamiany w dym, przenikanie przez powierzchnię, czy wyssanie sił życiowych ofiar. Jego broń to też nie byle jakie spluwy, ponieważ ulepszone przez Moirę pociski osłabiają zdolności regeneracyjne ofiary, w większości przypadków gwarantując jej bolesną śmierć, nawet jeśli cel ucieknie przed samym żniwiarzem. No i tutaj zaczynamy mówić już o naprawdę ciężkim sprzęcie. O R14 to robot bardzo potężnej klasy. Jedna taka maszyna w walce z dwoma doświadczonymi krzyżowcami przed zniszczeniem była w stanie poważnie zranić jednego z nich i zabić drugiego. Natomiast Orisa to ulepszona wersja ulepszonej wersji R14. Jest nie tylko wytrzymalsza, ale dysponuje również znacznie bardziej rozbudowanym arsenałem, pozwalającym między innymi manipulować grawitacją. O ile większość postaci na tej liście to żywe istoty, które nauczyły się walczyć, o tyle Orisa jest bronią, która się uczy być żywą istotą. To chyba mówi samo za siebie. W niespodziewanym pojedynku raczej mało kto byłby w stanie ją zatrzymać. Następny jest Doomfist. Mówimy tutaj o człowieku, który gołą łapą przebił się przez ścianę więzienia. A w swojej legendarnej rękawicy może zawalać wieżowce, rzucać samochodami, jakby to były piłki do baseballa. Ale siła to nie jest jego jedyny atut. Jego rękawica tworzy pole ochronne, dzięki któremu może sobie bez żadnego problemu stać w chwili, gdy Smuga i Genji atakują go równocześnie. Co więcej, jest na tyle szybki, że jednym ruchem potrafił złapać Tracer za chronoakcelerator, niszcząc go. A jeśli siła, wytrzymałość oraz szybkość to dla was za mało, dodajcie sobie do tego spryt, dzięki któremu zwiódł w walce Genji'ego, tym samym pokonując go. Doomfist w porównaniu do większości postaci na tej liście naprawdę wydaje się być wyrwany z innej rzeczywistości. Praktycznie nikt nie ma szans się z nim równać. Poza Winstonem. Możecie być zdziwieni, że małpa wylądowała aż tak wysoko, ale uwierzcie mi, że to nie jest żaden przypadek. Winston może być niepozorny, bo jest trochę fajtłapowatym naukowcem. Zalecam jednak spojrzeć na to z trochę większej perspektywy. Winston w uniwersum Overwatch jest w zasadzie odpowiednikiem Bruce'a Bannera i Hulka. Z jednej strony mamy mądrego, przyjaznego typa, z drugiej bestię, której poziom gniewu podnosi poziom siły. Gdy zepsują mu się okulary, staje się tak silny, że miażdży prawie każdego z niższego tieru. Gdy zrani się jego kolegów, staje się niepowstrzymaną bestią, która jest w stanie gołymi rękoma zmasakrować Doomfista w pojedynku 1 na 1. I nie mówimy tutaj nawet o jakimś podstępie, bo Winston jest w stanie ustać cios, którym można wyburzać miasta. Choć warto dodać, że bez szału Winston też jest dość silny, a do tego całkiem sprytny. Więc gdy jest spokojny, mógłby znajdować się gdzieś w dolnej części niższego tieru. Tak czy inaczej, lepiej być jego kumplem niż wrogiem. Jeśli Winston to Marvelowy Hulk, Symmetra jest w zasadzie zieloną latarnią z DC.
Jej możliwość kształtowania wedle życzenia technologii stałoświetlnej daje jej praktycznie nieskończony potencjał. Może się dowolnie teleportować i może stworzyć dosłownie wszystko. W komiksach widzimy, jak na życzenie tworzy mosty, zjeżdżalnie czy bariery mogące przetrwać płomienie czy zawalenie budynku. Więc raczej nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć też chociażby klatki na przeciwników. Pewnie mogłyby być nawet tak małe, by zamiast ich więzić, pogruchotać im kości. Dodajmy jeszcze, że potrafi tworzyć różne urządzenia. Wiemy o teleportach, generatorach czy wieżyczkach, ale niewykluczone, że jej możliwości są szersze. Właśnie dlatego Symmetra znajduje się tak wysoko. Posiada dostęp do mocy, której jedynym limitem jest w zasadzie jej wyobraźnia. Niewykluczone, że Doomfist czy Winston mogliby niszczyć jej konstrukty, ale nawet na nich prawdopodobnie mogłaby znaleźć jakiś sposób, zachowując ostrożność. Szczerze mówiąc, Symmetra może się okazać w przyszłości dużo słabsza niż teraz szacuję. Będzie to jednak jedynie wina scenarzystów, powodowana faktem, że stworzyli postać zbyt silną z zaprojektowanego świata, co trzeba będzie jakoś maskować. Na ten moment jej możliwości są praktycznie nieskończone. Wiem, że część jest oburzona, a inni tańczą z radości, ale to nie jest żart. Naprawdę uważam, że najsilniejszą istotą w Overwatch jest Sombra. Może w naszej rzeczywistości byłaby zwykłym śmieciejadem, ale na Ziemi przyszłości jej umiejętności to praktycznie magia pozwalająca na kontrolowanie całego otaczającego świata. Jednym dotknięciem potrafi przejąć kontrolę nad prawie każdą maszyną czy urządzeniem, co daje jej dosłownie nieskończone możliwości. Poza tym jej hakomagia sprawia, że większość postaci, które dzisiaj omawialiśmy, byłaby przeciw niej bezbronna jak dziecko. Omniki czy cyborgi może po prostu wyłączyć, podobnie jak większość broni czy urządzeń. W skrajnych przypadkach mogłyby one zacząć działać przeciwko swoim właścicielom. A najlepsze, że to nawet nie jest wszystko. Dodajcie sobie do tego praktycznie nieograniczone teleportacje oraz niewidzialność. No i Sombra nie tylko jest mistrzem hakowania, ale jest też świetnym konstruktorem. Skoro zdołała zaadoptować do własnych potrzeb chronotechnologię Winstona, myślę, że gdyby dać jej możliwość, potrafiłaby wykorzystywać każdą inną technologię, czy to urządzenia biotyczne, czy stałoświetlne. Myślę, że w lokowaniu Sombry na pierwszym miejscu może przeczyć jedynie fakt, że przegrała ona walkę z Zarią. Ale zastanówcie się nad tym przez chwilę. Przecież Sombra wcale nie musiała jej atakować. Nie było ku temu żadnych powodów. Na widok Zarii mogła spokojnie uciec, a postanowiła uderzyć. Nie uważacie, że zrobiła to specjalnie? Przegrała starcie, by zasiać ziarno zwątpienia w sercu rosyjskiej bohaterki. Tak przynajmniej uważam. No i to wszystko. I tak wyszedł mega długi film, ale mam nadzieję, że przypadł wam do gustu. Bardzo na to liczę. Jeśli tak, bardzo proszę o łapkę w górę. YouTube ostatnio mocno obcina mi zasięgi, a te filmy kosztują jednak sporo pracy i chciałbym, by docierały do jak największej liczby odbiorców. Oczywiście nie mogę się też doczekać komentarzy, zwłaszcza tych, gdzie podejmiecie dyskusję z moją listą. Czekam niecierpliwie. Jeśli natomiast chcielibyście wesprzeć mój kanał, zapraszam na Patronite oraz do przejrzenia listy gier w opisie. Kupując którąś z nich, bardzo mi pomagacie. Tymczasem z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo. Pa, pa!